Dzień dobry, Magdalena Chodzińska. Dzień dobry, Michał Dałkiński. Szanowni Państwo, rozpoczynamy konferencję podsumowującą inwestycje w zakresie gospodarki wodnej gminy Mielcko-Żywiecki w latach 2018-2020. Chcemy przedstawić Państwu sytuację wyjściową oraz plany, które wdrożyliśmy i rozwiązania, które mają usprawnić system wodny w gminie Międzyrzec-Podlaskiej. Jaką mieliśmy sytuację wyjściową? Mianowicie, gdy w 2014 roku zastanawialiśmy się nad tym, co możemy zmienić i jak uzdrowić sytuację wodną w gminie Międzyrzec-Podlaskiej, a ona w tym okresie była niesłychanie trudna. Gmina Międzyrzec-Podlaski to 35 miejscowości, 33 sołectwa. Nasz poprzednik, wójt Roman Michaluk, zadbał o to, aby oprzeć cały system wodny gminy Międzyrzec-Podlaski na trzech ujęciach wody i praktycznie oprócz dwóch miejscowości cała gmina była zwodociągowana. Stacje uzdatniania wody były kilkudziesięcioletnie. W związku z tym były bardzo energochłonne, ale przy tym również technologicznie ustępujące potrzebom gminy Międzyrzec-Podlaski. Dodatkowo tą trudną sytuację, składał się fakt, iż jedno z ujęć wody, a mianowicie stację uzdatniania wody w Halasach, decyzją Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 2013 roku została wyłączona. W związku z tym gmina operowała praktycznie dwoma stacjami uzdatniania wody. Jedną zmodernizowaną w 2012 roku, właściwie oddaną do użytku w 2012 roku, oraz drugą stacją w Rogoźnicy. Z tego miejsca chcę bardzo podziękować naszym partnerom, samorządom, że w tych trudnych czasach wspierały gminę Międzyrzec-Podlaski swoimi zasobami wodnymi. Słowa te kieruję na ręce pana burmistrza Pawła Łysańczuka, gdyż ta współpraca z miastem Międzyrzec-Podlaski dawała nam możliwość stabilnej gospodarki wodnej. Rozpoczęliśmy całą nasze plany od oczywiście określenia stanu oraz potrzeb. Oprócz tych elementów, które już dzisiaj przed chwilą wymieniłem, charakteryzowała nas oczywiście awaryjność, niskie ciśnienie w sieci, znaczne straty wody osiągające niekiedy 40%, więc straty wody były ogromne. No i oczywiście brak zrównoważonej gospodarki wody. W ramach jednej perspektywy finansowej 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z działania 6.4 Gospodarka Wodno-Ściekowa zrealizowaliśmy trzy duże projekty inwestycyjne, a mianowicie kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w gminie Międzyrzec-Podlaski. Projekt drugi to przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy oraz projekt trzeci monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w gminie Międzyrzec-Podlaski. Kompleksowy system zaopatrzenia wody w gminie Międzyrzec-Podlaski dotyczył dwóch głównych działań inwestycyjnych, takich jak przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Halasy oraz budowa wodociągu łączącego dwie miejscowości Tłuściec i Krzewice. Na wykonanie inwestycji przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Halasy w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych COI WK Józef Skórski. Inwestycja była prowadzona pod stałym nadzorem inspektora pana Pawła Rolińskiego. W ramach inwestycji przebudowaliśmy
wody podziemnej o zdolności poboru do 66 metrów sześciennych na godzinę. Rozbudowaliśmy budynek technologiczny o pomieszczenia na stacjonarny agregat prądotwórczy. Wyposażyliśmy stacje w nowe, wysokosprawne i innowacyjne urządzenia technologiczne służące do uzdatniania i dystrybucji wody. Wybudowaliśmy również zbiornik wody uzdatnianej o pojemności 347 metrów sześciennych. Wykonaliśmy również instalację fotowoltaiczną o mocy 25 kW na potrzeby stacji. Na wykonanie inwestycji budowy wodociągu Tłuściec-Krzewica w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca firma Parster Spółka z o.o. Nadzór był prowadzony przez pana Tadeusza Piątkowskiego. Budowa sieci była o długości około 2,63 km. Głównym efektem projektu jest nowoczesna, zautomatyzowana ze zdalnym monitoringiem stacja uzdatniania wody w Halasach, zasilana instalacją fotowoltaiczną, co bezpośrednio przełożyło się na mniejsze koszty eksploatacyjne obiektu. Drugi projekt to przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy. Projekt został złożony do instytucji udzielającej dofinansowanie w maju 2017 roku. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w maju 2018, a całość inwestycji zakończyliśmy również w maju 2021 roku. Wartość całkowita projektu wyniosła ponad 2 miliony. Natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło około 1,5 miliona. Na wykonanie inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony konsorcjum firm Lider Investmil Grzegorz Hilimoniuk oraz partner Investmil Spółka z o.o. Celem projektu było dostarczenie dobrej jakości wody konsumpcyjnej o odpowiednim ciśnieniu i odpowiedniej jakości na potrzeby mieszkańców, inwentarza oraz do celów przeciwpożarowych na terenie objętym projektem. Trzeci projekt, jaki nam udało się zrealizować w ramach gospodarki wodno-ściekowej, to jest monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w gminie Międzyrzec Podlaski. Projekt dotyczył trzech głównych działań inwestycyjnych, a mianowicie rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rzeczycy oraz budowa 15 punktów przepływu ciśnienia sieci wodociągowej. Głównymi działaniami w ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rzeczycy była budowa dodatkowych dwóch zbiorników do magazynowania wody o pojemności 200 metrów sześciennych każdy wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu. Rozbudowaliśmy zestaw hydroforowy do 180 metrów sześciennych na godzinę oraz zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną o mocy 20,7 kW na potrzeby stacji uzdatniania wody w Rzeczycy. Głównymi działaniami w ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy była budowa dodatkowego zbiornika do magazynowania wody o pojemności 250 metrów sześciennych wraz z siecią zewnętrzną zbiornika. Głównymi działaniami w ramach systemu monitoringu sieci wodociągowej była rozbudowa systemu wizualizacji sieci wodociągowej wraz z montażem 15 punktów pomiarowych przepływu i ciśnienia na sieci wodociągowej. W ramach inwestycji w zakresie gospodarki wodnej gminy Międzyrzec Podlaski w ramach trzech projektów były roboty budowlane związane z przebudową lub budową budynków technologicznych stacji uzdatniania wody, które dotyczyły stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy oraz stacji uzdatniania wody w Halasach. Kolejnym kluczowym elementem była budowa zbiorników na czystą wodę i była ona do
przykład stacji uzdatniania wody w Rzeczycy. Ważnym elementem inwestycji była przebudowa studni głębinowych, która wykonana była również na wszystkich stacjach. Na przykładzie mamy tutaj studnie głębinowe stacji uzdatniania wody w Rzeczycy. Kolejnym kluczowym elementem inwestycji było wyposażenie wszystkich stacji w nowe urządzenia technologiczne, tak jak pompowe zestawy sieciowe przedstawione na slajdzie ze stacji uzdatniania wody w Rzeczycy i stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy, jak również ważnym elementem były automatyczne szafy sterownicze na przykładzie stacji uzdatniania wody w Rzeczycy. Bardzo istotnym elementem wszystkich projektów były ogniwa fotowoltaiczne, które zostały zamontowane na każdej stacji uzdatniania wody oraz na 5 punktach pomiaru przepływu i ciśnienia na sieci wodociągowej. W zakresie zabezpieczenia na wypadek niedoboru zasilania energetycznego na stacji uzdatniania wody w Halasach i stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy zastosowaliśmy również nowe agregaty prądotwórcze. Kluczowym elementem inwestycji budowy punktów pomiaru i przepływu ciśnienia na sieci wodociągowej w 15 lokalizacjach były zastosowane szafy z urządzeniami pomiarowymi. Zostały one zamontowane na wszystkich punktach, jak również studnie z przepływomierzem i czujnikami ciśnienia. Zamontowane też zostały na wszystkich punktach, jak również zasilanie z instalacji fotowoltaicznej w lokalizacjach, gdzie nie było możliwości technicznej podłączenia się w funkcjonującą sieć energetyczną i zostały one zamontowane w 5 punktach. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień dobry Państwu. Koleżanka wysoko poprzeczkę mi podniosła, spróbuję tam sprostać. Na przykładzie stacji uzdatniania wody w Rzeczycy, mojej ulubionej stacji, z Rzeczycy mieszkam, opowiem o technicznych etapach rozbudowy tej stacji. Ale zanim to zrobię, takie krótkie wprowadzenie i zarys historyczny, bo to już Pan Wójt powiedział o naszej gminie. Ma ona powierzchnię ponad 261 km2. Na obszarze gminy znajduje się 35 miejscowości o charakterze typowo rolniczym. Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z wodociągu gminnego. Woda dostarczana dla mieszkańców, dla naszych odbiorców jest z 3 ujęć wody. Ze stacji wody uzdatniania w Rzeczycy, stacja Halasy i stacja w Rogoźnicy. Wszystkie te 3 ujęcia są ze sobą spięte wodociągiem, także możemy je razem połączyć i nawzajem się uzupełniają, która stacja na przykład uległa awarii. Każda stacja uzdatniania wody posiada 2 studnie głębinowe. Korzystamy z pokładów 3-4-rzędowych, to jest do głębokości 114 metrów w ujęciu wody w Halasach, wydobywana jest woda. Sieć wodociągowa, która zasila te nasze miejscowości, ma łączną długość ponad 190 km, także mamy czego pilnować. Ponad 900 hydrantów mamy na naszej sieci, także też jest czego pilnować, tak żeby te wszystkie hydranty były sprawne. Sama objazdówka po tych hydrantach to dla jednego człowieka miesiąc czasu zajmuje. Jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć, że oprócz naszych mieszkańców, których zaopatrujemy w wodę, dostarczamy wodę również do sąsiednich gmin. Gmina Konkolewnica poprzez wodociąg w Berezie zasilamy miejscowość Anielki. Dodatkowo z ujęcia wody w Rogoźnicy poprzez wodociąg w Puchaczach zasilamy sąsiednią gminę Drelów. To jest miejscowość Szacha i Dołcha. Oprócz tego na terenie miasta też zaopatrujemy naszych odbiorców wodę
to jest ulica Tuliłowska od wiaduktu aż do rzeki Piszczki i kawałek ulicy Pszenny. Także jak widać, nie tylko zamykamy się w obszarze naszej gminy, ale również wychodzimy poza jej obraz. Jesteśmy również spięci wodociągami ze sąsiednimi gminami. Możemy sobie nawzajem się uzupełniać wodę, jak oni od nas będą potrzebowali, czy my od nich. Także mamy pewne zabezpieczenie. Tak jak pan mówił tutaj z miastem, gdzie miasto jest centralnie położone, z każdej strony mamy możliwość podłączenia od strony Rogoźnicy, od strony Rzeczyce. My jeszcze popracujemy trochę nad Tuliłowem, żeby tutaj też łącznik zrobić. Niewiele nam brakuje. Jeśli chodzi o wydobycie wody, odnotowujemy z roku na rok coraz większe zużycie wody. Tutaj na wykresie widzimy wydobycie z całej terenu gminy od roku 2012. Utrzymuje się na poziomie około 600 tysięcy metrów sześciennych na dobę. To jest znacząca ilość. Tendencja jest wzrostowa. W tej chwili co roku podpisujemy kilkadziesiąt umów z nowymi odbiorcami. Coraz więcej ludzie też wody zużywają. Każdy dba o trawniczki na swoich podwórkach. Nie wiem, czy więcej się myje. Na dole widzimy wykres, jak się przedkłada rozbiór wody w Rzeczyce w poszczególnych latach. Będę się skupiał na ujęciu wody w Rzeczyce. Tutaj zacząłem pracować od 2013 roku, także wyciskaliśmy ile się da z Rzeczycy, z ujęcia wody. Kilka słów o stacji wody w Rzeczyczycy. Korzystamy, stacja, jak widzimy tutaj na zdjęciu, jest wybudowana tak jak pan wójt mówił, w 2012 roku, chociaż tutaj pierwsze uruchomienie było w grudniu 2011 roku. Wybudowano kontenerową stację uzdatniania wody. Ten wykres przedstawia poziom wody w zbiorniku. Załóżmy sobie, że tutaj między tymi liniami to jest zbiornik. On jest napełniany w nocy. Pompa się załączy, uzupełni go do poziomu maksymalnego, później ludzie rozbierają, później się znowu uzupełnia i w pewnym momencie, wieczorem około godziny 17, z tego zbiornika nam zaczyna gwałtownie znikać woda. To jest właśnie ta górka, co wcześniej było na tym slajdzie widoczne, tę nierównomierność rozbioru właśnie dobowego. No i zaczyna nam brakować wody. Wniosek, no musimy zwiększyć zapas wody w zbiorniku retencyjnym. Ja to nazywam takimi magazynami naszymi. W ramach robót zostały wykonane dwa zbiorniki retencyjne, o czym już wcześniej było mówione, o pojemności całkowitej 230, to jest ten poziom całkowity, a poziom użytkowy to jest 200 metrów sześciennych. Także tymi wartościami się tutaj na przemiennie będziemy posługiwać. Rozbudowano zestaw sieciowy, zwiększono właśnie wydajność tego zestawu z 90 na 180. Zobaczymy, może latem się uda wycisnąć też. Z tej prezentacji mogę jednak tylko powiedzieć, że nasuwa się taki wniosek, że pijmy wody z kranu. Naprawdę mówię to biorąc odpowiedzialność za te słowa, szczególnie w czasie, że inflacja idzie w górę, ceny różnych produktów też są dosyć wysokie. A tu mamy wodę, nie wiem ile metr sześcienny kosztuje. Metr sześcienny, no to jest 1000 litrów. 2 złote. Proszę sobie uświadomić, że ta woda odpowiada wszelkim parametrom tej wody butelkowanej. Bo nie każda woda mineralna jest, woda w butelkach jest wodą mineralną. Te wszystkie wody, większość wód, jest wodą butelkowaną, robioną właśnie w tej technologii, którą tu oglądaliśmy. Czyli po pierwsze cena, bo nie kupujemy, a wiem, podejrzewam, że każdy z Państwa kupuje gdzieś tą wodę butelkowaną. Bo woda mineralna jest troszeczkę droższa. Może też smakowo trochę inna, ale ta woda butelkowana jest też dodatkowo mineralizowana. Minerałów, które potrzebujemy, które dostarcza nam ta woda tutaj w tej technologii, którą tutaj widzimy. Dlatego zachęcam korzystania i picia wody z kranu. Nie musimy jej przygotowywać. Nie ma chloru, no, chyba że zdarzają się różne wpadki, o których Państwo jesteście informowani na bieżąco. Taki obowiązek informowania jakichkolwiek
Mam nadzieję, że nie zdarzy się tu nigdy takich sytuacji o zmianach parametrów. Jesteście Państwo informowani na bieżąco poprzez media, poprzez inspekcję sanitarną. Woda jest monitorowana codziennie, sprawdzane są jej parametry, nie tylko przez gminę i panów, którzy się tym zajmują, ale również przez inspekcję. Także ma podwójną kontrolę. Razem możemy więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za ciepłe słowa. Dziękuję Państwu, że zechcieliście być z nami. To są dobre nowiny, to są dobre wieści. Przed nami jeszcze wiele wyzwań. Ale cóż, w tym świecie jest jedna stała. Moi pracownicy to znają, te słowa, bo je kieruję codziennie praktycznie w rozmowach. Tą jedną stałą jest zmienna. A w związku z tym nowe wyzwania czekają nas. Razem zrobimy więcej. Dziękuję bardzo za przybycie.